Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy sobie robić Submit. Submit, tak się nazywa zbiór różnych zadań, które mamy tutaj do wykonania. Im więcej punktów i więcej medali, fajnych medali zdobędziemy tutaj, tym lepiej, tym jakieś tam nagrody będzie można lepsze wylosować sobie później. No dobra, mamy tutaj wyzwanie swobodne, jazdy swobodnej prawdopodobnie. Bez rankingu. Nie wiem, co to jest. Wyczyny w JS. Ale jest tutaj coś takiego jak slalom i po prostu sobie wybieramy. I są tutaj... O kurde. Myślę, że slalom najlepiej zrobię właśnie motocyklem. Jesteśmy od razu teleportowani na miejsce. Tylko że to nie jest dobry motocykl do tego. Weźmy sobie mojego Diavela, ale stuningowanego nie na wyczyn, ale na tor. Ojej, on będzie gdzieś tam niżej. Wszystkie weźmy sobie... Torowe i Diavel będzie sobie gdzieś tutaj. Muszę go stunikować, nie mam w ogóle tej kasy. Ojej, jaka bieda. Nie starczy mi, no starczy mi może na jedną część. Wezmę tam się zaraz rozpędzę, to nie trzeba dużego rozpędu tak naprawdę, więc myślę, że tyle spokojnie starczy. Okej. No i widzicie, ktoś tutaj też podejmuje to wyzwanie, aby osiągnąć jakiś tam cel. Lecimy zatem. Nie mogę jechać za szybko, bo wtedy nie zdążę omijać. Okej. Troszeczkę. O shit! Jedno pominąłem. Szlak! Nie wiem, czy będzie dobry medal. Nie wiem, ile ten. Zapomniałem, że ten koleś miał tam punktów. Oj, trzeba też trafolę omijać. Bardzo ciężko. Znaczy, bardzo ciężko. Mi idzie dobrze, tylko. Staram się osiągnąć jak najlepszy wynik. Zaliczać wszystkie bramki, nie zależy mi na tym, aby nawet platynę zdobyć. Tylko żeby osiągnąć odpowiednią ilość punktów. Okej, nie udało się ostatniej bramki zaliczyć, ale to... Może by mi poszło lepiej, nie wiem właśnie jaki tutaj wynik osiągnąłem. Zdobyłem jakiś tam układ wydechowy. Ja te części chyba teraz wolę zresztą kupować, zdobędę sobie odpowiednią kasę i... A, dobra, do przyczepności, o, to zajebiście, zawsze jakieś tam ulepszenie, no ale... Mamy tutaj też skok. Skok to chyba bym sobie zrobił dragsterem. Tak myślę, że najlepiej by było. No, tym bardziej, że to jest skok dla właśnie dragsteru. Dlatego wezmę sobie myk. Nie jest to dragster znowu aż taki dobry. Mogę kawałek tutaj cofnąć jeszcze. Chociaż to niewiele mi tak... No, ale może coś tam da. Ten łuk jest tutaj dosyć taki łagodny. Ale ten Dodge Viper zajebiście wygląda w tej wersji dragowej. Ja tutaj wziąłem chyba jakiś tunik losowy. O właśnie, wezmę sobie skrzynię może manualną. Może uda mi się fajnie trafić w te biegi. Uhoho! Cholera! Nieźle. O to lepiej tam z dołu się chyba... Lepiej się ruszało tak z dołu. Jakoś tak lepszą przyczepność łapało, tak mi się wydaje. Cholera! Ta korweta się na mnie uwzięła teraz. Nie da mi wystartować. Nie da się w ogóle z piachu ruszyć tym autem. To nie dziwota. Kurde, no. Cały czas kapa ramieni. Niesamowite. Uwaga. Oj, też słaba prędkość. Kurde, jak oni tam daleko lecą. Złoto. Tamten koleś w ogóle gdzieś poza skalę poleciał, nieźle. Dobra, tu mieliśmy idealnie rozpalone kapcie. O! Widzieliście to? Trafiłem w idealną temperaturę kapora. I ładnie mi wystartował skubaniec. Uho! To było fajne. Będzie 24 tysiące czy nie? Uwaga, uwaga, jakiś tylny zderzak, po cholerę mi to. 23, kurde. Jeszcze trochę brakuje. Ale opcja z rozgrzewaniem kapci jest świetna. Dobra, uwaga. Zobaczcie, że nawet w jeździe dowolnej to wszystko tutaj działa, nie? O, o, i teraz gaz. Ach, jeszcze nie złapał, nie złapał.
Wow! Znowu ta korweta. Jeszcze Skyline się pojawił. Co ty Skyline tutaj robisz? Ty nie jesteś drago... Nie. Co? To jest dragowy Skyline! Ja cię nie pierdzielę. Cholera. A to co to jest? Challenger dragowy. Nie wiedziałem, że on może być dragowy. Kurde. Ale myślę, że Viper jest najbardziej taki badass, nie? Jeśli chodzi o dragowce. Muszę teraz poczekać, aż mi się trochę opony ostudzą. Wow, co to było? Skyline dragowy. Ja dziękuję. Dobra, uwaga. O właśnie. Wow, ktoś mi tam stanął. Dobra, ustawię się troszeczkę tak, żeby trafić w rampę tak inaczej. Zobaczymy, co się stanie. Niech oni tam jadą, niech się rozbijają ze sobą. To nitro chyba powinno się dopiero na ostatnim biegu. A teraz polecimy sobie... O, troszeczkę... A, jest jeszcze za słabo. Jak on w ogóle tam poleciał? Ja tego nie czaję. Ciężkie, naprawdę. No nie no, muszę mieć oczywiście szybszy samochód. Mój jest jeszcze słabo stunigowany. Musiałbym to troszeczkę zainwestować w części. No ale i tak, zajebista zabawa. Fajnie się bawić ogólnie sprawami związanymi, wiecie, z tym rozgrzewaniem opon, z odpowiednią zmianą biegów. To jest zajebiste. Dobra, i co tu jeszcze mamy? Ucieczka. 7000 punktów ktoś tam zdobył. No tutaj to chyba najlepiej będzie jakimś rajdowym samochodem. Co ja tutaj dobrego z rajdów mam? Rajdowe Camaro, Silverado, Escalade, no i KTM. No i właśnie, porównamy teraz sobie takie hardkorowe Camaro kontra KTM, taki mniej hardkorowy. Moment, rozpędzę się. Aha, biegi mam. Zmienię sobie na tę automatyczną skrzynię i wezmę jeszcze. Zobaczę, w którą stronę jest tutaj najlepiej jechać. Moglibyśmy. Właściwie to chyba zależy, jak wzniesienia będą ułożone, tak myślę. Spróbujemy od tej strony. Tak. Gdzie to dziadostwo mamy? Tam. No to jedziemy. No, tu nie tylko ja próbuję, to jest fajne właśnie. Teraz wszyscy są skupieni w jednym miejscu. Ktoś tam motocyklem widzę, że poleciał. O, wow, wow, rzuca, rzuca. Strasznie. Chyba będę musiał zmienić na motocykl, bo motocyklem w ogóle nie rzuca na tych pagórkach. Ale tutaj się już od razu na prostą wyjeżdżam, więc chyba jest lepiej jechać w tą stronę, tak jak myślałem. O, i już nie ma problemu, nie? Tam by się jeszcze skakało trochę. O, kurde, banierka! Ale jakaś tam platynka wleciała. Więc nie jest tu za dobrze, bo tu jest ta banierka. Trzeba troszeczkę pod skosem atakować, z tego co widzę. Wygrywa się sporo tych naklejek. Ja tutaj 6000. No, coś tam może osiągnąłem. I teraz tak, weźmiemy sobie... Oj, nie, 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 nie to. Weźmiemy sobie motocykl. KTM. Dobra, i teraz tutaj jest, w tym miejscu jest barierka gdzieś, więc muszę tak odrobinę z tej strony i tak z ukosa atakować ten punkt i zobaczymy, co się stanie. Widzę, że nie tylko ja wpadłem na ten pomysł. Wow. No, no i dodatkowo, jeśli chodzi o motocykl, mamy tutaj lepsze przyspieszenie i mamy możliwość pochylenia się na motocyklu, więc on wtedy przyspiesza lepiej. Wow! No tak, nie do końca można się cały czas tak pochylać. Więc dobra, jeszcze raz, może tutaj. On tu w ogóle na tym motocyklu stoi cały czas. No chyba niedobrze, nie wiem, nie znam się ogólnie na tych
rajdach, ale wydaje mi się, że wtedy motocykl ma gorszą trakcję z tyłu, co jest istotne, no ale ja się tam nie znam, więc tak się tylko wypowiadam jako laik. Sam jeżdżę rowerem, więc wiem, że na przykład gdy się podjeżdża pod góry, no to nie powinno się stawać na pedały, tylko powinno się siedzieć na tym siodełku i dociążać tył. Ale dobra, skupmy się tutaj na The Crew. Ile tych punktorów? No nie wiem, platyna wpadła, ale punktów chyba nie będzie za dużo. Jakiś tam kolor sobie odblokowałem. I 5000, czyli gorzej mi poszło jednak. A to ze względu chyba na osiągi mojego motocykla, czyli jednak tutaj wygrywa samochód. Chociaż widzicie, że tym motocyklem mniej rzuca, no nie? Więc myślę, że jednak tutaj by była przewaga, gdyby były lepsze osiągi mojego motocykla, no to wtedy bym, myślę, że lepiej latał nim sobie tutaj. Ale dobra, to jeszcze nie wszystko, co jest tutaj do zrobienia, bo mamy do wykonania drift, na pewno drag. Także jeszcze jest coś do roboty. Tak, próba driftowa. Jaki ja mam tutaj samochód do driftu? O nie. Ja mam chyba Dodge Chargera do driftu. Jezus. Jeszcze napisali po chamsku: wybrano najodpowiedniejszy samochód. Dzięki. Nie dam rady tego ogarnąć z Chargerem. Ale podoba mi się strasznie ten Charger z wyglądu. To nie jest tak, że ja nie lubię tego samochodu, ale on jest taki ciężki do jazdy w ogóle w The Crew, to jest szok. To jest chyba najbardziej powalony samochód, jeśli chodzi o sposób prowadzenia. Myślę, że powinienem to zrobić jakimś innym wozem, żeby osiągnąć jakiś dobry albo lepszy po prostu wynik. No ale nie mam odpowiedniej ilości gotówki, aby sobie jakiś inny wóz przygotować do tego trybu. Więc po prostu jadę tym, co mam. O, fajnie tu jest, że jak się zaciągnie ręczny, to można łatwo samochód odwrócić w drugą stronę. Nie spojrzałem nawet na ranking, bo podejrzewam, że raczej dobrego wyniku tym samochodem tu nie osiągnę. Jak widzicie, on robi bardziej power slidy niż takie drifty. Ale na uwagę zasługuje tutaj fakt, że samochodem zdecydowanie lepiej się driftuje, gdy on jest specjalnie na ten tryb zrobiony. Ale zobaczcie jedną rzecz. Ja tu mogę robić takie bardzo długie combo nawet. Zupełnie jak w race... Nie, sorry. Dobrze mówię? Race driver grid. Tam było chyba coś takiego, że jak się odwracałeś na jedną czy drugą stronę, to się dostawało za to mnożniki. Albo za długość driftu, nie pamiętam już jak to dokładnie było. Chyba za odwrócenia samochodu w jedną czy drugą stronę. To było fajne. Więc tutaj też w zasadzie można driftować po prostych i się też te mnożniki jakby zachowuje. Warto tak robić, widzę. Zobaczcie, sporo się dostaje tych punktów za to właśnie. O, i to jest właśnie fajna taka rywalizacja między graczami. Taka typowo punktowa. Oczywiście można to robić sobie z ekipą jakąś tam. Jeśli ktoś ma, ja nie mam niestety żadnej takiej ekipy. Okej. 17 razy coś tam. No i zdobyłem parę tych punktów. Nie spodziewam się raczej tu wygranej, ani że kogoś tamkolwiek w rankingu pokonałem. Raczej będę gdzieś tam na końcu. No tym Chargerem tak niespecjalnie mi się driftuje, ale jeśli już driftujemy Chargerem, to driftujemy w takim fajnym, klasycznym, starym stylu. Zobaczmy ranking. O proszę, kogoś nawet udało mi się pokonać. Zdobyłem 37 tysięcy punktów. Ktoś zdobył 530 tysięcy punktów. Pół miliona punktów na tym drifcie ktoś zrobił wśród moich znajomych. To jest wow. Moich znajomych to są oczywiście osoby, które mnie gdzieś tam dodały. Ja cały czas was też dodaję tutaj do The Crew, ale nie chcę znowu za dużo osób dodawać do tej moich znajomych z tego względu, że później są jakieś problemy z tą grą. Zawody społecznościowe, what the fuck. A tu trzeba grać z ekipą po prostu. No właśnie. W zawodach musisz znajdować się w ekipie 4 graczy. Dotrzeć do mety w jak najkrótszym czasie. To może być fajne, ale niestety, no niestety. No i PvP jeszcze trzeba jakieś ukończyć. No i zostało nam tak. Atak czasowy. Będziemy jechać samochodami torowymi. Znaczy ja będę jechał samochodami torowymi. Samochodem torowym.
Będzie to Skyline, z tego względu, że to jest mój najszybszy samochód torowy, jaki posiadam. I zaczynamy misję. Ale nie są aż takie długie, więc dam sobie radę. Ogólnie to jest chyba jeden z najszybszych samochodów w grze. No pomijając oczywiście dragstery, tak? Które jadą ponad 500 km na godzinę grubo. No ciekawe, czy mogą jechać 600 km na godzinę. Ojej, jak ta kierownica jest tutaj dziwnie usytuowiona. Ale ten samochód jest do maksa chyba odciążony, no. Nic tu nie ma w nim, co jest związane z jakimś tam udogodnieniem w tym modelu. Jest w ogóle przebudowany samochód całkowicie. Zostało tylko nadwozie, które w jakimś tam stopniu przypomina Nissana Skyline'a. Ale prawda jest taka, że mamy tutaj napęd na tył, a nie na cztery koła, jak to jest w Skyline'ie. I niesamowitą przyczepność przez w ogóle poszerzenie całego nadwozia. No i rozstaw kół jest inny, wszystko jest inne. To jest właściwie inny pojazd. To nie jest Skyline już. 400 km na godzinę jadę sobie tak. Bez stresu, nie? Dobra. Kurde, ależ on zajebiście hamuje z takiej dużej prędkości. Tak świetnie wyhamował, to jest szok. W ogóle wydaje mi się, że przed patchem ten Skyline dużo bardziej mielił i dużo gorzej zachowywał się na tych zakrętach niż teraz. Chociaż może to jest trochę złudzenie z tego względu, że ja dopiero co się przesiadłem z Dodge'a Charger'a, najbardziej powalonego pod względem prowadzenia samochodu chyba w tej grze. Więc rzeczywiście to może być złudzenie. Słuchajcie, ja nie wiem, czy dobrze mnie prowadzi ten GPS, ale to jest chyba... Nie wiem, czy to jest właśnie najkrótsza możliwa droga, jaką jadę. Meta jest w ogóle gdzieś tam, cholera wie gdzie. Ależ zapieprza się tym samochodem. No zdecydowanie, wydaje mi się, że zdecydowanie zostało poprawione prowadzenie tych samochodów torowych. A już na pewno tego Skyline'a, którego mam teraz. Chociaż ja tu też pamiętam, że jakiś czas temu ładowałem dużo części na przyczepność. No i on się być może dzięki temu też zachowuje lepiej, ale zdecydowanie fajniej mi się nie teraz jeździ i dużo lepiej się prowadzi, takie mam wrażenie. Wow. Cieć. Ale skopałem. Zagadałem się, no. Nie spojrzałem na mapkę. Jak jedziemy? A, tu jest w miarę prosto. Okej. Dobra, teraz myk tutaj. Ależ pięknie bierze te zakręty i to przy takiej prędkości, to jest nieziemskie. Świetnie się zachowuje na tych zakrętach, no aż kurde, łzy z oczu lecą, jak patrzy się na takie coś. Ze szczęścia oczywiście. Świetnie się jeździ ogólnie w tej grze. Pamiętam na początku The Crew, tak mi się... No, ten sposób prowadzenia samochodów był dosyć kontrowersyjny i nie przypadł mi do gustu. Tymi samochodami się tak driftowało śmiesznie. Ale po jakimś tam odpowiednim tuningu też udało się zrobić tak samochód, że lepiej jeździł. No ale później w miarę jak wprowadzali te patche, poprawiali sposób prowadzenia się samochodów, dodali lepsze rozmycie ruchu, przez co gra jest bardziej dynamiczna. No ale teraz jeszcze dodatkowo polepszyli przyczepność niektórych samochodów, innych samochodów przyczepność obniżyli, jak na przykład Chevy GT500. Dużo gorzej się prowadzi wersja wyczynowa, o czym wam też mówiłem wcześniej. Redukcja masy poziom 44. Nawet dwa, o kurde. Słuchajcie, ja niedługo tego Sky'a chyba wymaksuję, ale pięknie wygląda ogólnie na tej wersji torowej. Nie wiem, jak wam się podoba, ale mnie się strasznie podoba ta taka wykrzywiona troszeczkę maska w dół. Chociaż Skyline jest ogólnie bardzo, bardzo fajny. Zobaczmy tutaj ranking. Nie wypadłem najgorzej, mimo tej poważnej stłuczki, tam kraksy czy pomyłki mojej. Jestem na 7 pozycji na 8 możliwych, więc ostatni nie jestem. Została jeszcze arena Monster Carów i próba Dragstera. Próba Dragstera jest fajna,
Ale nie podoba mi się to, że jest tak dużo powtórzeń. No niby to są wyścigi dragsterów i powinno tak być, ale z drugiej strony ja bym wolał, żeby tych powtórzeń było no dwa, a są chyba trzy. Dobra, próbujemy. Podejście pierwsze. Oh shit. Damn it. Idealnie, no to jacimy. No nie będzie to dobry przejazd, tak myślę. Ale to jest, tu jest trochę perelnie. Pamiętam, że w becie miałem troszeczkę problem na tych zakrętach. Zawsze mnie wywalało, ale teraz widzę, że samochodem odpowiednio stunigowanym pod siebie jest lepiej. Nie pykło, nie pykło. Powiem wam, że ten start przede wszystkim daje dużo, jak sobie rozgrzejemy te oponki odpowiednio. Ta zielona strefa jest za wcześnie, że te obroty silnika są troszeczkę za niskie. Wow! Właśnie z tym miałem problemy. Właśnie z tym miałem problemy. Patrzcie, zaraz mi maska odpadnie, cholera. Znaczy ona się zaraz sama przyspawa, naprawi. Ajdź. O! Ja jeszcze przy takiej prędkości, straszne. Ga! Nitro! O kurde, ale rzuca, a to jest niesamowite. A rzuca, kurde, od pewnego momencie sam zaczyna lecieć. Nie wiem, ale wydaje mi się, że też w ogóle, że tu jest ta kierownica wielofunkcyjna, ona jest chyba za ciężka jak na Dragstera, co? Te liczniki też chyba nie są odpowiednie jak dla Dragstera. Dobra, jest, udało się, uwaga. O kurde, zdecydowanie lepsze obroty są teraz. I boję się znowu wejść tutaj. Pieprze, nie odpuszczam gazu. Rzeczywiście z pełnym gazem jest lepiej tu wykręcać. Jak się puszcza, to się z samochodem dzieją dziwne rzeczy. Jest! Udało się, ładnie. Wszystko idealnie, rozgrzane opony idealnie, idealnie każdy bieg wbity, pięknie. Podejście zakończone. Ciekawe, czy tu gdzieś się pokazują idealne zmiany. Prędkość maksymalna 562 km na godzinę. Zmiana biegów idealnie. Super. No i chyba ostatnie podejście, tak myślę. Dobra. O kurde, teraz od razu za wysokie obroty miał. Dopiero idealnie na zielonym, jak mamy zielone światło, to dopiero wtedy gaz, nie można wcześniej. Bo jak wcześniej, to jest lipa. Dobra, nie puszczam teraz z gazu na tym zakręcie, zobaczymy, czy tak samo będzie. Nie, i teraz rzuca, no właśnie, teraz kurde rzuca. A wtedy nie, wtedy samochód miał dużo lepszą przyczepność niż teraz, nie wiem, od czego to zależy. Kurde, to jest świetne. Dobra, jeszcze raz. Dalej, dalej. Dobra, jest. Wow! Źle biegi. A jeszcze ten krawężnik mi wjechał, już dupa. No dobra, jest Ford Raptor. Ja jeszcze swojego Monstera nie mam, bo jestem biedny lusek, który nie ma kasy. Więc tak, jakby tutaj pojechać, rozejrzyjmy się. Tam jest 5000 punktów na górze. Warto by się tam pojawić. 500, 500, 100. Tu mamy 500. Dostaje się chyba też punkty za jakieś sztuczki. Na przykład. Tak, salto w tył nawet 750 tych punktów. Tam mamy tysiaka. Podwójne salto w tył. 1500, nieźle. Także warto, warto. Tutaj bym salta raczej nie zrobił. Tutaj sobie ładnie podjeżdżamy. Co ciekawe, tutaj każdy z graczy, nawet ci, którzy nie mają tego dodatku, mogą sobie tu przyjechać i coś tam poćwiczyć, nie wiem, poskakać. Ale tylko dragstery mogą podjechać pod te takie schodki. Oczywiście można sobie tutaj też w inny sposób jakby wskoczyć, na przykład z jakiejś rampy, na tą rampę skate'owską tutaj, nazwijmy to.
No i sobie tutaj poskakać, coś tam porobić śmiesznego, ale... No wiadomo, to nie jest to, co jazda dragsterem. W żaden sposób nie reklamuję tego dodatku, bo nikt mi za to nie zapłacił. Po prostu jest to naprawdę fajna, fajna zabawa w tej grze teraz. Wow, łap to! Aż! Cholera. Dobra, rozejrzyjmy się za tym, jak wskoczyć tam na górę. Mam jeszcze sporo, sporo czasu. Tutaj jest 500, też warto zebrać. Hell yeah! Okej, tutaj stówka, tutaj 500, skoczymy tam, aż tu właśnie można skoczyć. Co my tu mamy tutaj pod... O, tutaj jest 500 znowu, tam chyba też będzie możliwość... Oj, nie, w tę stronę nie skoczy... O, ale tam same 500-ki są, jedziemy tutaj. Dobra. Okej, znowu 500-ka. Woo! O, ops. Dziwnie skręcił teraz. Okej, może będę mógł... Nie, tu trzeba większego rozpędu, ale tutaj skoczę ładnie. Powinna być jakaś fajna droga. Prawdopodobnie jest przewidziana taka fajna trasa, żeby wszystkie te punkty zebrać. Te nazwijmy to dolary. O, ale tutaj sobie ładnie pojadę. 30 sekund zostało. Nie wiem, czy dojadę tam, ale chyba nie. Shit, za wolno, cholera. Kurde, jeszcze na koło mi stanął. Jedzie. Podjedzie tutaj. Myślę, że jest opcja. Ile ten, jak on, w ogóle jest bardzo słabo stunigowany. Zobaczcie, 680 punktów. To jest słabizna straszna. Ja się zastanawiam, co będzie, jak taki monster dostanie mocy 1299 punktów, czyli max. Jaki tu mamy ranking? O, nawet nie byłem ostatni. Jeśli to jest słaby monster, to co potrafi zajebiście stunigowany monster? Aż się boję pomyśleć. Tak, jestem teraz między srebrem a złotem. Mam srebro i srebrną możliwość na wygranie czegoś. Co tu jeszcze powinienem zrobić? Atak czasowy, marki, wymagany samochód, wymagany pojazd, Kawasaki Ninja H2, którego nie mam i musiałbym go mieć stunigowanego na wyczyn. A jest to dość drogi pojazd, ja go obecnie nie mam. Mogę zrobić wyzwanie w jeździe swobodnej, ale nie mam teraz żadnego przeciwnika, więc w zasadzie mogę zrobić tylko jeszcze PvP, z którego mnie pewnie wywali. No dobra, spróbujmy. Czy to jest jakieś specjalne PvP czy coś? Nie wiem, nie mam pojęcia. Szukam PvP, ale czy dołączy mnie tam, gdzie ja chcę? Dobra, gdzieś mnie tam chyba... Nie, wydawało mi się. What the fuck? Co to było? Właśnie, ciekawe jakby tym dragsterem wyskoczyć na tej takiej odwróconej skoczni. Ciekawe, co by się z nim stało. Słuchajcie, w ogóle my jesteśmy na submicie teraz. O, można tutaj wybrać sobie torowe, wyczynowe. Ej, ale to są jakieś specjalne zawody. O, tutaj mi się podoba. I zobaczymy, czy uda, kurde. Czemu wszyscy robią tego Fiata Monstera, gdzieś to tak ohydnie wygląda. Najfajniej wygląda właśnie chyba ten Raptor, ale można zrobić też na... O kurde, ktoś zrobi tego fajnego Rufa na Dragstera, ciekawe. Można zrobić też Jeepa Grand Cherokee jako Monstera, tylko ja nie wiem, czy on za bardzo będzie pasował. Nie wiem, jak on by wyglądał jako Monster, ale ponieważ go mam w garażu, Forda Raptora chyba też mam w garażu, albo nie mam. Nie wiem, ale mam na pewno Jeepa Grand Cherokee, jego można zrobić na Monstera. Wydaje mi się, że to naprawdę będzie fajny samochód. Chociaż bardziej pasuje mi właśnie ten Ford Raptor, taka półciężarówka, jest długi i to rozmieszczenie kół jest też fajne, jest większy po prostu, zobaczcie nawet od tego Fiata, jest dłuższy i wygląda bardziej jak Monster, wywaliło mnie z gry. Nic, moi drodzy, nie udało mi się ukończyć PvP, znowu mnie wywaliło. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na odcinku z Dekru. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.